Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Ja dzisiaj przychodzę do Was z takim, wydaje mi się, nawet ciekawym filmikiem, ciekawym tematem, bo opowiem Wam dzisiaj o moim porodzie w Niemczech. Okej, to zacznijmy od samego początku. Czyli tak, jak zaszłam w ciążę, od razu wybrałam sobie lekarza, wybrałam sobie panią doktor, tutaj u nas właśnie w Kulumbach w mieście. Teraz tak, dodam Wam jeszcze, bo zapomniałam, że jeśli się zgłosicie do swojego ginekologa, to dostaniecie też taki formularz do wypełnienia z adresem, numerem telefonu. Tam będziecie musieli wszystko wypełnić, imię, nazwisko, czy mieliście już jakieś ciąże, czy to pierwsza ciąża i w ogóle i tak dalej. Później dostaniecie taką książeczkę, w której będziecie mieć zapisywane wszystkie właśnie Wasze takie dane, co wizyta, ile tam żeście przytyły, ile kilo macie, czy żeście schudły, czy co tam, hemoglobina, jakieś tam różne badania. Także to jest bardzo też fajne. W Holandii też miałam taką podobną książeczkę i wiem, że na pewno w Polsce też macie. I ona jest chyba na dwa razy, czyli na dwa porody tak jakby, bo to jest nowa stronka. No, czyli można ją wykorzystać dwa razy. Tak, ta książeczka się prezentuje. O. Do niej chodziłam na wizyty. Te wizyty najpierw się odbywały raz w miesiącu. Później chyba w 7 miesiącu to już chyba były co 3 tygodnie, później co 2 tygodnie. No i ten ostatni miesiąc to było co tydzień. Zawsze było wszystko ok. Zazwyczaj miałam oczywiście anemię, to w każdej ciąży miałam anemię, więc tym razem też miałam. Nie tyłam dużo, bo chyba przytyłam 10 czy 12 kilo. Także było wszystko ok, nie było cukrzycy, miałam badania oczywiście robione na poziom cukru i tak dalej, i tak dalej. Tak jak wiecie, standardowe badania, tak jak w Polsce, których, ale zaś takich badań właśnie też nie było w Holandii. Jeśli chcecie posłuchać o moim porodzie w Holandii, to zapraszam Was na filmie, który jest na moim kanale. A teraz opowiem o porodzie w Niemczech. No i tak, no i pani doktor tam z tego USG wyczytała, że termin będzie na 1 kwietnia. No i tak mijały te miesiące, ja rosłam, dziecko też rosło, wiecie, nie? I 1 kwietnia, zazwyczaj moje tamte ciąże były po terminie, prawie 2 tygodnie, więc stwierdziłam, że na pewno też teraz nie urodzę w terminie, więc termin był na 1 kwietnia, musiałam iść do mojej pani ginekolog, miałam robione EKG, serduszka dziecka i pani powiedziała, doktor, że coś jest nie tak, że są skurcze, ja też je czułam, że są skurcze, ale coś z tym serduszkiem jest nie tak, żeby jechać do szpitala. Ale pani doktor nie powiedziała mi, że ja w tym szpitalu muszę zostać. Przyjechaliśmy do szpitala, bo byłam z ciocią. Przyjechałam do szpitala, bo ona oczywiście chciała zobaczyć, ona lubiła ze mną chodzić do lekarza, ona zawsze lubiła słuchać odgłos serduszka i w ogóle nie wchodziła tam ze mną do środka, do gabinetu, do pani doktor, tylko właśnie jak szłam na badanie serduszka, to ona zawsze siedziała koło mnie i słuchała bicie serduszka małej. No i pojechaliśmy do tego szpitala, no i pani powiedziała, że muszę zostać na noc. Podłączyli mnie oczywiście pod te wszystkie aparatury i w ogóle ja zadzwoniłam do Hakana. Hakan był w pracy i był chyba 100 km od nas, więc ciocia mówi, to ja jadę, odbiorę chłopaków z przedszkola i ze szkoły. Hakan ci dowiezie wszystkie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Więc ja w tym szpitalu zostałam, badali te serduszko, co ileś tam godzin było te EKG robione. EKG chyba to się nazywa, dobrze mówię, nie? Jak coś to mnie poprawcie. Ale badali to serduszko i przyszła do mnie pani doktor i powiedziała mi, że rozmawiała z całym tym dyrektorem tego oddziału położniczego, że jeśli chcę, to mogę dzisiaj już urodzić. Oni mi dadzą specjalny taki koktajl i do wypicia i że urodzę dzisiaj. Ale ja tak sobie pomyślałam, tak, ja wiem, że mam termin na 1 kwietnia, ale 1 kwietnia jest prima aprilis i za bardzo nie chciałam, żeby mama miała taką datę. Więc powiedziałam tej pani, że nie chcę, ale oni i tak musieli mnie zatrzymać na noc w szpitalu. Powiedziałam, że jeśli do jutra nie urodzę normalnie, to jutro wypiję ten cały koktajl i dopiero jutro chcę urodzić dziecko. No i oni oczywiście ok. Całą noc mnie tam badali, chodziłam na te badania i tak dalej. No i Hagan mi oczywiście dowiózł wszystkie moje rzeczy. I 2 kwietnia
o godzinie 12, tam oczywiście wszystkie badania i tak dalej, śniadanie o godzinie 12. Przyszła jeszcze raz pani doktor się zapytać mnie, czy na pewno chcę dzisiaj urodzić, czy chcę wypić ten koktajl. Jeśli nie, to pójdę do domu i będę czekała już na takie, wiecie, naturalne skurcze i tak dalej. No i ja byłam tak zmęczona. I dlaczego tego 1 kwietnia nie wypiłam tego koktajlu? Bo od godziny rana, od godziny chyba 8 czy 9 do godziny popołudniowej, prawie 14 czy 15, ja byłam u mojej pani ginekolog w gabinecie. Ja byłam tak zmęczona, że jak pomyślałam, że jak wypiję ten koktajl i będę walczyć z tymi bólami jeszcze i w ogóle, to że po prostu nie dam rady. No i stwierdziłam, że okej, odpocznę sobie tą noc, sobie prześpię i 2 kwietnia chcę wypić ten koktajl i to są, wiecie, na te skurcze i chcę urodzić małą. No i o godzinie 12 to pani doktor przyszła, zapytała się, czy chcę na pewno. Ja mówię, że tak, okej. No i wypiłam ten koktajl i powiem wam, że przez pierwsze godziny to mi nic nie było. Ale w międzyczasie, bo to powiem wam, że to był taki półlitrowy dzbanek, no, bo naprawdę to było tego tak dużo i takie było mętne, niedobre. Uff, nie chciałabym tego jeszcze raz wypić. I wypiłam to wszystko i chodziłam tam, spacerowałam z Hakanem i poszłam do restauracji i tak mnie znużyło, że wyobraźcie sobie dobrze, że nikogo nie było, że tam nie było gdzie nawet zwymiotować. I wchodziłam śmietnik, który był stał obok, i chwyciłam ten śmietnik, do tego śmietnika zwymiotowałam chyba wszystko, co wypiłam, to zwymiotowałam. No i oczywiście musimy się zapytać do pani doktor, czy to na pewno zadziała, jak ja to wszystko zwymiotowałam. A ta pani doktor powiedziała, że okej i w ogóle, że tak. I teraz przejdę do tego tematu już, gdzie zaczęły być skurcze po tych sprawie po więcej niż 3 godzinach. W dobie 4 godzina zaczęłam mieć skurcze. I wiecie, co było w tym wszystkim? Już nawet zboczę z tematu troszeczkę. W Holandii miałam swój własny pokój, nikogo obok siebie, nikogo nie było. Czy miałam skurcze, czy nie skurcze, mogłam sobie, wiecie, odpoczywać sama i medytować i robić co w ogóle chciałam. A tutaj miałam pokój z jedną panią, gdzie łapały mnie skurcze, ja siedziałam, bo tu miałam krzyżowe, oddychałam, jęczałam, stękałam, no wiecie, o co chodzi, nie? A do tej pani w tym momencie przyszła rodzina i tam było, nie wiem, 3 różnych panów, bo to ktoś tam z rodziny, jakieś ciotki, wujki i w ogóle. To było tak niekomfortowe, tak niesympatyczne, raczej takie, wiecie, no, ja się normalnie nie wiedziałam, jak ja mam się zachować, tu się na mnie patrzą, ja stęczę, głowa w poduszkę i w ogóle, wiecie, to było, nie, to był koszmar dla mnie, takie zero prywatności. Dla mnie taka kobieta, która rodzi, która ma bóle, powinna mieć osobny pokój, osobną jakąś salę, wiecie, o co chodzi, i że może to przeżywać razem na przykład z mężem, czy narzeczonym, czy chłopakiem, ale nie, że wokół jest, przychodzi pełno ludzi i wszyscy na ciebie patrzą, a ty jęczy, stęczysz. No to było naprawdę, to było okropne. Ja już nie wytrzymałam, mówię do Hakana, chodźmy trochę pochodzić i w ogóle, bo tam tych gości się nazbierało. Ale widziałam, że to nie tylko ja tak miałam, bo wyszliśmy na podwórko i tam była też kobieta, która też już ewidentnie miała bardzo duże skurcze i też chodziła po tym podwórku, tamkim placu. I powiem wam, że przyszła ta pani, tu już przyszła położna. I tam jest specjalny oddział, że kobiety mogą iść, ale jakoś, no nie wiem, czy dopiero jak rodzą. Mi ciotka powiedziała, że dopiero mogę tam wejść, jak zacznę rodzić. I godzina 17, już miałam takie bóle, że poszliśmy tam na ten oddział. Hakan zadzwonił, ta kobieta otworzyła i powiedziała, że nie, że ona mnie jeszcze nie przyjmie, że mam czekać do godziny 19. A Haka mówi, tak, ale tam zero prywatności, ją to boli w ogóle, wszyscy się patrzą, już próbowaliśmy w takim, wiecie, w taki sposób, nie? Nie, że tak wszyscy mają, że proszę się nie przejmować, że my jeszcze Cię nie puścimy. A już naprawdę byłam na wykończenie o godzinie 17, bo dostałam takich skurczy. I ja już wiedziałam, że ja już nie daję rady, ale słuchajcie, dobra, ja powiedziałam Hakanowi, ja nie chcę iść do tego mojego pokoju, tam jest pełno ludzi, ja nie chcę, bo ja już miałam takie bóle, że już po prostu, no wiecie, no to było niekomfortowe, no w ogóle, no straszne. I ja mówię, chodźmy, to była taka mała restauracyjka właśnie dla tego naszego oddziału tylko położnictwa, nie? No i tam nikogo nie było i przyszła akurat ciotka, dowiozła mi tam resztę rzeczy, które ja potrzebowałam. I wiecie co, miałam takie bóle krzyżowe, że ja z tego wszystkiego na tej świetlicy waliłam tak rękoma.
od ten stół, a ciotka uspokój się, oddycha i w ogóle ja po prostu nie dawałam rady, naprawdę. Ja wiedziałam, że coś jest nie tak. Ja mówię do Haka, mówię, idź, mówię, proszę cię, któreś moje dziecko idzie. No dobra. I już wam opowiadam dalej. Była godzina 18, ja mówię do Hakana, mówię idź, mówię do tej, mówię baby, mówię do tej kobiety, mówię, bo ja już nie daję rady. I ja już się tam darłam rękoma, uderzałam o ten stół, mówię, nie dam rady, mówię, idź do niej. A ona powiedziała, nie, nie przyjmę, dopiero o godzinie 19, tak jak było ustalone. I słuchajcie, ja wytrzymałam do tej godziny za 10, do godziny 19, za 10, 7. Ja ledwo doszłam do tych drzwi tam, na tą porodówkę. Przed tymi drzwiami było krzesełko, przed którym po prostu klękłam i nie miałam siły już stać. Ta kobieta, za przeproszeniem taka franca, bo to inaczej się nie da powiedzieć, zaczęła mną szarpać, złapała mnie tak za rękę, mówi wstawaj, co nie dasz rady, ona tak do mnie. Ja po prostu, ja nie dawałam rady. Ja miałam dwa porody za sobą, ale to, co się działo ze mną w tym, to po prostu przechodziło naprawdę szerokie pojęcie. I słuchajcie, ja chciałam, żeby Hakan był przy mnie i ciotka przy porodzie, bo była taka możliwość. I ona powiedziała tak, my wchodzimy tam wszyscy w trójkę, ona jedna osoba tylko. A Hakan mówi do ciotki, mówi, ty znasz bardzo dobrze niemiecki, mówi, będzie lepiej, jak ty pójdziesz. No. No ja mówię, a Hakan mówi jeszcze do, mówi, zapytaj Judyty, kogo chce. Ja mówię, dobra, Hakan, mi to już obojętne, mówię, chcesz wejść, nie chcesz, nie wchodź, niech wejdzie najwyżej ciotka. I słuchajcie, ona zabrała mnie do takiego pokoju, tam była wanna, nie wiem, można było się przebrać i do mnie mówi, rozbieraj się. Ja mówię, że nie dam rady się sama rozebrać, bo już po prostu nie dawałam rady, ciotki nie wpuściła. Zaczęła mną szarpać, te rzeczy tak ściągać. I w ogóle ja byłam taka wkurzona, ubrała mi jakieś takie, wiecie, majtki tam, nie wiem, takie do porodu i w ogóle, nie wiem, co to było. I do mnie mówi, idziesz rodzić. Taka naprawdę, to była okropna kobieta. Pierwszy raz się spotkałam z kimś takim. I słuchajcie, poszłam na porodówkę, położyłam się na tym łóżku tam. Ciotka mówi do mnie, ja byłam w szoku, ja nie dawałam rady. Mówi, będziesz rodzić. Bada mnie ta pani, za chwilę jest telefon. Przychodzi pani doktor, ginekolog tam jakiś, sprawdza, jakiś zaszczyk w rękę i mówi do mnie, cesarka. A ja tego, co się najbardziej obawiałam, bo wiecie, ja bo chciałam urodzić naturalnie, no dwójkę dzieci urodziłam normalnie, więc stwierdziłam, że trzecie też po prostu dam radę. Ona do mnie cesarka. I po prostu bezpośrednio, direkt jechałyśmy. Ciotka nie wiedziała, co się dzieje. One mnie zapakowały wszystkie rzeczy na te wyronie. Drzwi potwierały, tak szybko pędziliśmy do windy na ten cesarskie cięcie, że Hakan biegł za mną z ciotką. On nie wiedział kompletnie, co się dzieje. Bolało mnie wszystko, stęczałam, jęczałam, płakałam, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Pamiętam, wjechaliśmy do tej windy, w ogóle tym łóżkiem uderzali o wszystkie ściany. Wjechaliśmy do windy, tam to trwały sekundy. Wyjechaliśmy, było takie, jakbym była u rzeźnika, wiecie. Jakoś tak, nie wiem, wszystko metalowe, jakieś białe, czyste lampy i w ogóle. Tak mi szybko podali, to było, naprawdę było zagrożenie życia. Mała się po prostu zaklinowała i przestała oddychać. I było zagrożenie życia małej i mojego. Dali mi maskę, tak szybko mi dali ten, puścili mi ten, ten gaz, nie wiem jak to się ten, no wiecie, ten usypiacz cały, że ja po prostu nie mogłam tak i... wzięłam tak głowę od tego i on mi dał tą maskę na Hama i nie wiedziałam, kiedy zasnęłam. I słuchajcie, obudziłam się, mała urodziła się 19.12 przez cesarskie cięcie. Ja się obudziłam, to ja nie wiedziałam, co się dzieje. W ogóle budzi mnie ktoś. Pani Judyto, po polsku. Ja kurczę, w szoku, nie wiem, co się dzieje, ej. Mówi pani po polsku? Mówi, rozumie pani po polsku? Ja taka, tak, mówię, rozumiem i w ogóle. No, to wszystko się udało, jest pani po cesarskim cięciu i tak dalej. Zaraz ktoś tutaj do pani przyjdzie mąż i ten. Ja przysnęłam zaś na chwilę, przyszedł Hakan. Ja nie wiedziałam, co się dzieje, a on do mnie mówi, nie pytasz o małą? A ja nawet nie wiedziałam, że ja ją urodziłam. Ja byłam w takim szoku, że ja nie wiedziałam, że ja jej nie mam w brzuchu. Po prostu, no nie wiedziałam. I ten, i no ja się oczywiście popłakałam i słuchajcie, Hakan oczywiście, bo ja się obudziłam o 21. Mała się urodziła 19.12, ja wstałam o 21.
Hakan zrobił ogromną, ogromną awanturę tej pani położnej, całej śmiesznej. Jak mnie potraktowała. Ja jeszcze powiedziałam, że ona ze mnie te ciuchy tam ściągała. Ja miałam dowody na to, że ja miałam aż tak ręce tutaj zadrapane, tak mnie podrapała. I ona się... przez co tak doszło? Jakby to było wcześniej, to ja bym urodziła normalnie, ale że ona mnie nie chciała wpuścić na porodówkę, że ona stwierdziła, że jest jeszcze czas. Ta mała się po prostu zaklinowała. I ta pani się tłumaczyła później, że ona myślała, że to jest moje pierwsze dziecko. Bo potem już w porodzie, zaraz wam dojdę do wszystkiego, żebym nie pominęła, zawieźli mnie na salę, zobaczyłam małą, było już wszystko ok, już przecierpiałam to, że ta cesarka była i w ogóle ja się cieszyłam, że zobaczyłam moje dziecko, taka maleńka była, taka śliczna, jeju, dalej jest śliczna, ale takie była, leżała w inkubatorze, bo oczywiście była tam zainfekowana czymś tam, bo wiecie, jak to takie na szybko cesarka, to oni później, wiecie, antybiotyki podałem i tak dalej dziecku. Także... była awantura właśnie zrobiona i na drugi dzień ta pani cała położna zawołała mnie i ciotkę do siebie, do gabinetu, tam do tego pokoiku i w łzach w oczach, bo mój mąż jej powiedział, że jej tego nie podaruje, że ona nie wiedziała, że to jest moje pierwsze dziecko, a ciotka mówi, jak pani nie wiedziała? Tego dnia, 1 kwietnia, gdzie mnie przyjęli na salę, wypełniałyśmy ankietę i na tej ankiecie było zapisane, jakie mam dzieci, jak urodziłam, kiedy urodziłam i w ogóle. Jak pani mogła nie wiedzieć, że to jest jej trzecie dziecko? Nie? No i ona bardzo mnie przepraszała i w ogóle ja jej się nic nie odzywałam, ja po prostu miałam jej za złe to, że tak mnie potraktowała. Ona przepraszała oczywiście, po prostu się tam prawie popłakała. Później przychodziła cały czas do pokoju, ja w ogóle jej nie chciałam widzieć, bo ja przez to, że ona mnie tak potraktowała i przez to, że mnie tak przetrzymała, tak się właśnie stało. To był mój najgorszy poród, jaki mogłam mieć kiedykolwiek. Także to było naprawdę coś okropnego. Powiedziałam Hakanowi, że nigdy w życiu nie chcę rodzić w Niemczech, jakby kiedyś, wiecie, bo mój mąż bardzo by chciał mieć 4 dzieci. Ja powiedziałam, że nigdy więcej nie urodzę w Niemczech. Nie chcę, to jest dla mnie takie... niekomfortowe, zero prywatności, zero jakiegoś, szacunku do człowieka. A sobie wyobraźcie, że słyszeliśmy, że parę tygodni przede mną właśnie kobieta na tym stole operacyjnym miała cesarkę i umarła ona i dziecko, bo była właśnie też podobna sytuacja do mnie, więc ja byłam w ogóle bardzo przerażona. Ten poród był okropny. Nikomu nie polecam, chociaż znam dziewczyny, które na przykład rodziły w Polsce i przyjechały do Niemiec i w Niemczech rodziły i sobie bardzo chwalą, że w Niemczech jest naprawdę super. Może ja tak trafiłam, ale dla mnie, wiecie co jest minusem? To, że kobieta nie ma swojego własnego pokoju, swojej właśnie takiej sali, gdzie może sobie sama leżeć, goście przychodzą, a nawet właśnie w trakcie tych bóli, tego porodu, jęczysz, stęczysz i obok przychodzą goście do kogoś, no to jest naprawdę takie niekomfortowe. Później ty karmisz piersią, tu przychodzi, nawet tej zasłonki takiej nie było, żeby się zasłonić, tu przychodzi na przykład, nie wiem, 3 panów, bo to bracia tej kobiety, która z tobą leży. No to jest takie niekomfortowe, wiecie o co chodzi. Nawet jak szłam, był taki specjalny pokój, gdzie było można karmić piersią, no ale w tym pokoju siedzieli ci Niemcy z razem z tymi swoimi żonami i ich pilnowali, no kuźwa, no, że tak powiem brzydko, bo już nie mogę. Także powiedziałam, że nigdy więcej, że nawet jakbym miała jechać rodzić do Turcji, to pojadę rodzić do Turcji, wolałabym jechać do Polski, nie wiem, ale nie tutaj w Niemczech i nie w tym szpitalu, tu w Kulumbach, bo po prostu to była tragedia, tragedia. Nie wspominam miło tego porodu, na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Jeśli chodzi później o opiekę po porodzie, to nie mogę narzekać, bo wszystko było ok. Całą noc miałam ten dzwoneczek, przychodziły te salowe, położne, nie wiem, jak to się po polsku mówi. No ale wiecie, te panie, co się to wami, pielęgniarki, co się wami zajmują i co chwilę tam wodę podawały, a to małą do karmienia, a to, a to tamto. Najgorsze później były te 3 dni takie, 2-3 dni, co te rurki takie były tutaj, wiecie, w brzuchu, te odchodziły te, wiecie, jeden był to cewnik, a druga to była, że takie krew odsysało tą, wiecie. No i to było najgorsze, bo ani się ruszyć, ani chodzić. Zaraz po cesarce na drugi dzień też już musiałam wstać, przejść chociaż do łazienki. Nie było problemu z tym, naprawdę wstałam, poszłam, jakoś tak
nie było najgorzej, bo wiem, że kobiety niektóre na przykład nie mogły przez tydzień wstać, bo ich tam ciągło bolało. Ja nie miałam z tym problemu akurat. No, bardzo ubolewałam nad tym, że to była ta cesarka, bo bałam się tego cięcia, tego bólu właśnie. Wolałam, myślałam, że jak urodzę naturalnie, to na drugi dzień będę super rzeźka, tak jak było w przypadku moich dwóch poprzednich ciąż, więc bałam się właśnie tego, a tu jednak, wiecie, bolała byłam, te szwy tutaj tak ciągłe i w ogóle. No, ale wszystko dobrze się skończyło. Wiem, że jest tutaj u mnie na kanale dużo dziewczyn, które są z Niemiec, ale też z innych krajów. Możecie pod tym filmikiem napisać mi, jak wy rodziłyście, jakie wy macie odczucia w danych krajach, jak to było u was. Z chęcią przeczytam i wam odpowiem też oczywiście. Także no, tyle to jest z mojej historii. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam, bo filmik ma 20 ponad minut. Także ja już będę kończyć. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam, że niczego nie pominęłam. Tak jak wam mówiłam, że po porodzie opieka była super. Po tygodniu jeszcze dodam, że wyszłyśmy z małą ze szpitala, wszystko było ok. Mała dobrze przybierała na wadze, na początku wiecie spadła, później już było ok. I to był naprawdę ten moment taki fajny, jak mogliśmy wyjść już do domku, do swojego łóżka. Także chłopcy też oczywiście przyszli na drugi dzień, jak urodziłam, zobaczyć małą i tak w takim byli w szoku, że to jest siostrzyczka. Enis był ten średni trochę zazdrosny, ale najbardziej chyba kocha małą, także na szczęście wszystko się dobrze skończyło, jesteśmy cali, zdrowi i no, nikomu nie życzę takiego porodu, bo był naprawdę okropny. Dobra, uciekam. Życzę wam miłego dnia. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam do końca tym filmikiem. No, do zobaczenia do następnego filmiku albo vloga. Także pa!